Witam Państwa, Marcin Bąk, a to jest program Suma i jak co tydzień podsumowujemy wydarzenia minionych kilku dni. Tym razem moim Państwa gościem jest Marcin Rola. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Marcinie. Dawno się nie widzieliśmy na łączach. A w Salwenet widzimy się po raz pierwszy. W Salwę. Jest o czym rozmawiać. Zacząłbym od powrotu pani Marii Lempart, może nie tyle do polityki, chociaż jeśli weźmiemy sobie tutaj definicje platońskie, no to wszystko, co dzieje się w sferze publicznej, jest polityką. Na pewno powrót pani Marii Lempart na nagłówki gazet, na portale informacyjne. Jest o niej znów głośno, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy wszystko to, co czyni, daje taki efekt, jakiego by ona sobie oczekiwała. Zacznijmy od wydarzenia, eventu, jak to się w świecie Polish English mówi, przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, słynne zajście z wiadrem i z panią sprzątaczką. Przede wszystkim chciałem jeszcze raz powitać wszystkich widzów Salwenet, ciebie też Marcinie drogi. Trochę przepraszam za mój wygląd, ale jestem w trasie z moją książką Kulisy manipulacji, czyli jak teorie spiskowe stały się faktem i po prostu tej roboty jest co niemiara, więc no, dopiero wstałem, że tak wyrażę, więc dzieje się bardzo, bardzo dużo. Serdecznie Państwu polecam zresztą te pozycje. Cóż rzec, nie Maria, tylko Marta Lempart. No, patologizacja sięgnęła zenitu i widzimy tutaj, że dziś każdy praktycznie może być osobą publiczną, każdy może być praktycznie celebrytą. Ten poziom spada radykalnie na łeb, ale to nie jest takie bardzo istotne, prawda? Istotne jest to, że ludzie jednak kupują tą hipokryzję i to mnie niestety bardzo mocno boli. Pani Marta Lempart, no osoba na wskroś w mojej opinii obrzydliwa, tak? I tutaj stronię od tego, że jest kobietą, tak? Ale jej poglądy w mojej opinii są skrajnie obrzydliwe, są antyludzkie. Tam ja rozumiem, że można sobie pośmieszkować trochę z tej sytuacji na Nowogrodzkiej, ale to też pokazało w czystej postaci, jak Marta Lempart, jaki ma szacunek raz do ludzi pracy, prawda, bo tam dostała dość siermiężny opiernicz od pani sprzątającej, którą serdecznie zresztą pozdrawiam, ale pokazała wprost, jak tak naprawdę nie szanuje ludzi pracy, tak? Czy ta kobieta musi to posprzątać? Ona umazała te szyby, tamte te płytki, to jest pewnie parę godzin sprzątania. Najprawdopodobniej nie dostanie za to dodatkowych pieniędzy. I jeszcze zobaczcie, jak Lewica na przykład to skomentowała na Twitterze, że już nie pamiętam dokładnie cytatu, ale był taki fragment, że to bardzo niesprawiedliwe, że kobieta, która wyżej stoi społecznie, czujecie to? W czym Marta Lempart, w mojej opinii jednostka skrajnie spatologizowana, wyżej stoi społecznie od pani sprzątającej? Marcin, wejdę ci w słowo, dlatego że tam rozpętała się dyskusja i tak. Dokładnie to pytanie, które przed chwilą zadałeś, to pytanie było kierowane do autorów tych wpisów, tych określeń i ono podzieliło również Lewicę. To nie jest tak, że Lewica en bloc stanęła na tym stanowisku, że tu Marta Lempart wyżej, pani sprzątająca niżej, no i nie powinna ta, co stoi wyżej, tak się zachowywać. Nie do końca tak było i były próby odpowiedzi właśnie, dlaczego stoi wyżej. I odpowiedź była bardzo prosta. No jest bardziej znana, jest aktywistką, więc stoi wyżej. Ale nie robi nic konkretnego. No, pani sprzątająca wykonuje pracę ciężką, pracę też wybitnie nie jakąś społecznie szanowaną niestety, tak, a to jest bardzo potrzebna praca. I przynajmniej robi coś pożytecznego, tak? Zarabia pewnie grosze, ale robi coś pożytecznego. A co pani Marta Lempart zrobiła? Ale widzisz, Marcin, bo to jest ten... Wypie i je PiS. Ale widzisz, Marcin, bo to jest ten problem współczesnej lewicy, lewicy kawiorowej, lewicy, która gromadzi w dużej mierze wielkomiejskich trutni po prostu. To jest ideał młodego lewicowca. Oczywiście nie wszystkich, tak? Mogą się znaleźć i sam znam ludzi, którzy odbiegają od tego stereotypu, ale ta dominanta jest właśnie taka, jak mówił Ferdynand Kiepski. Widzisz, Wacuś, trzeba tak robić,
żeby zarobić, a się nie narobić. No a kobieta, tak jak mówisz, pracująca, bardzo ciężka praca. Ja też kiedyś sprzątałem halę magazynową. Ciężka praca, nie najlepiej płatna, no to nie jest ideał lewicowy. Ale pójdźmy krok dalej, bo ta akcja na Nowogrodzkiej była tylko jednym z wystąpień pani Lempart w ostatnich dniach. Moim zdaniem o wiele ważniejsze w kontekście państwa, nawet bezpieczeństwa państwa, były jej wystąpienia wraz z grupą aktywistek pod Sejmem, gdzie po raz kolejny zaatakowane zostały polskie służby mundurowej. Tutaj moim zdaniem sprawa jest już dużo poważniejsza niż stosunek do ludzi pracy, niż wyzwiska same w sobie. Marcinie, generalnie to jest sprawa bardzo poważna i pani Marta Lempart w mojej opinii już dawno powinna siedzieć, a przynajmniej czekać na jakąś rozprawę karną. Ale widzisz, nie ma na to paragrafów. Ale jak nie ma paragrafów? No przepraszam, ja trzy lata... Wolność słowa. Ale dobra, Marcin, ja trzy lata byłem bujany po sądach, skazywany, wyborcza mi doczepiała czarne tutaj tło, tylko dlatego, że użyłem w przestrzeni publicznej słowa feminazistka. Dopiero Sąd Najwyższy mnie uniewinniał po trzech latach bujania się po sądach. I nie powiem, też to przeżyłem na swój sposób psychicznie i finansowo przede wszystkim, tak? I chciano mi wsadzić, bo przecież mi grożono aresztem, tak? Jeden z kuratorów wprost mi powiedział, że ja bym wolał, żeby pan półtora miesiąca pierdział w pasiaki. No to słuchajcie, no to jeżeli takiego rolę prawicowca, tylko dlatego, że użyłem jedno słowo, okej, może niezbyt ładne, ale feminazistka, nie kierując tego do nikogo personalnie i byłem bujany po sądach przez trzy lata, chcieli mnie zniszczyć, a taka Marta Lempart, czy taka Kurdej Szatan, czy taki Frasyniuk, walą wprost w służby mundurowe, personalizują swój atak, bo walą wprost, mówią mordercy, śmiecie, psy, Lempart mówi też ciągle o mordercach, to widzieliśmy pod Sejmem, no to przepraszam bardzo, jak nie ma na to paragrafu. No w mojej opinii każdy żołnierz, każdy mundurowy, który poczuł się urażony, powinien pozwać karnie i cywilnie panią Martę Lempart, czy tam Farcyniuka, czy Kurdej Szatan, i takie sprawy, setki, może nawet tysiące takich spraw powinny się nie ciągnąć, tak? Na moim przykładzie, no to jak ja przegrałem w pierwszej, drugiej instancji, bo to była ustawka polityczna, wiadomo, ale no, oni powinni płacić srogie odszkodowania, tak? Za tego typu no, obrzydliwe, przepraszam, to jest obrzydliwanie nie tyle munduru polskiego, ale całego państwa, bo to jest... No właśnie. No właśnie. Moim zdaniem to powinno być realne. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją przekroczenia pewnej granicy naturalnego sporu politycznego. No i to robią celowo, żeby uderzyć w państwo polskie. To jest celowa właśnie, razy, że to nie jest już w tym momencie atak tylko w PiS, a w państwo. I tutaj trzeba przyznać, że no, wraca stary podział. Od lat mówi się o tym, że w Polsce nie ma wielu partii, że są tak naprawdę dwie partie. Partia Polska i partia Antypolska. I rzeczywiście, jeżeli przyłożyć jako miernik do tego powiedzenia sytuację na granicy z Białorusią, no to tak to wygląda. Część opozycji jest w stanie podnieść się ponad normalny spór polityczny, walkę z rządem, i mówią, no trudno, no to jest nasze państwo, to są nasi żołnierze, nasi pogranicznicy, którzy wykonują zadania, chroniąc po prostu nasz kraj. No ale część opozycji, a jeszcze bardziej część mediów atakuje nasze państwo. To jest celowa. Ja mówię, ten rząd można, znacie moje poglądy, sam wielokrotnie krytykuję, też się z tym absolutnie w żaden sposób, ja każdego krytykuję, więc ja już tak mam. Uważam, że taka jest rola nomen omen dziennikarza, ale no w tym przypadku tutaj nawet nie tyle trzeba stanąć po stronie tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale po stronie Polski po prostu, tak jak powiedziałeś, Marcinie. To jest polska racja stanu, obrona polskiej niepodległości, jaka ona jest, taka jest, ale jednak to jest obrona i suwerenności państwa polskiego i przede wszystkim prawa, już nie wspomnę o granicach Unii Europejskiej, tak? Bo ja uważam, że jeszcze powinniśmy za to kasę brać jak Erdogan, za to, że chronimy przed wjazdem do Niemiec na przykład, bo wiadomo, że przecież oni wszyscy idą tam do Niemiec, Germany tylko po socjal, tak? Ale pieniądze dostał Łukaszenka póki co. Ale dobrze, no jeżeli ci zawodnicy, stać ich na to, żeby tam 5 tysięcy czy 7 tysięcy dolców zapłacić baczce
Maćce za przeloty i tak dalej, i tak dalej. No to nie są jacyś biedni ludzie. Tam kurteczki po 5 tysięcy z promocji, no to kot celebryta, który też kosztuje kilka tysięcy. No ja, kurde, wiecie, no ja się nawet tak nie ubieram, no przepraszam bardzo, tak? Więc widzimy, co się dzieje, to jest jedna wielka ustawka, widzimy to opalanie dzieci nad ogniskami, żeby tylko płaczliwie do kamerki się wypowiedziały albo jakieś orędzie wygłosiły też pod kamerę jakichś lewackich mediów. To jest ewidentna gra służb, ewidentna gra służb. Zobaczcie, jak oni to pięknie robią, tak? Wszystkie te rosłe byczki, tysiące tych rosłych byczków ze smartfonami jest ubranych na czarno, ale dzieci i kobiety są ubrane na kolorowo, na czerwono bardzo często, zauważyłem, tylko dlatego, żeby z daleka na przykład jakiś fotograf mógł po prostu dojrzeć takie dziecko na czerwono, no bo czerwone na czarnym tle wiadomo, że się pięknie tutaj eksponuje, tak? Więc to jest ewidentna ustawka, ewidentne walenie w państwo polskie. Każdy, kto uderza w taki, a nie inny sposób w państwo polskie i obrzyguje w tak obrzydliwy sposób polski mundur, jak to robi Kurdej, Szatan, Frasyniuk, czy cała ta lemparcica, w mojej opinii to oni powinni po prostu ponieść konsekwencje swoich czynów, bo uderzają w bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozmawiałem o tym w ciągu ostatnich paru dni z specjalistami od bezpieczeństwa. Oni rzeczywiście podnosili ten problem, tak jak ty teraz, Marcinie, mówisz, i zwracali uwagę na to, że być może należałoby zastanowić się nad zmianą państwa, przepraszam, zmianą prawa państwowego, ponieważ no, ono jest dostosowane do rzeczywistości sprzed lat kilkudziesięciu, kiedy pewne mechanizmy, jak to się teraz mówi, wojny hybrydowej bądź działań pod progiem wojny, nie były jeszcze tak wypracowane, jak mówisz. I prawo po prostu nie nadąża za tą rzeczywistością, że ale Martinie, działa piąta kolumna, a nie ma paragrafów. Ja to dokładnie mówiłem w twoim programie, jeszcze chyba na antenie Telewizji Republika ze 3 lata temu. Pamiętasz, o czym mówiliśmy? Ja to mówiłem wielokrotnie. Mówiliśmy o polityce informacyjnej. Polityki informacyjnej nie ma żadnej, tak? I żeby zrobić cały segment takiej polityki informacyjnej. Ja to dokładnie pamiętam, cały program poświęciliśmy temu zagadnieniu, więc nie dziwmy się teraz, że teraz są tego typu konsekwencje, tak? No, jeżeli nie ma takiej polityki informacyjnej państwa, jeżeli cenzuruje się niezależnych dziennikarzy, prawicowców, konserwatystów, jeżeli nas się blokuje, naszą telewizję w Realu 24, tylko dlatego, że żeśmy przewidzieli prowokację 11 listopada, już, czyli ta Kaliska, już nie wspomnę o ogromnej prowokacji, czyli zamordowanie księdza katolickiego w Sielcach, bo to w mojej opinii też się bardzo mocno wiąże, więc za to jesteśmy blokowani, no to przepraszam, jeżeli premier Morawiecki na coś takiego pozwala, mimo tego, że ustawa jest gotowa od ponad roku, penalizująca cenzurę prewencyjną i ideologiczną, a z drugiej strony mamy wyłącznie narrację tą lewicową, postkomunistyczną, łukaszenkowską, putinowską, no to sorry, przepraszam bardzo, ale ja tutaj zdziwienia. No nie ma tu symetrii. Rzeczywiście ciężko znaleźć symetrię. Jeszcze o jedną sprawę chcę cię spytać. W twojej wypowiedzi pojawiło się słowo, pojęcie niepodległość Polski, suwerenność Polski. Ona jest zagrożona na pewno przez takie działania, jakie widzimy na wschodzie, ale okazuje się, że nie tylko ze wschodu to zagrożenie może nadejść. W Niemczech wreszcie ukonstytuowała się większość, uformowała się większość w Bundestagu, no i istnieją zapisy w umowie koalicyjnej, a umowa koalicyjna w Republice Federalnej jest ważnym dokumentem, on jest przestrzegany. Tam partnerzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Są zapisy, które powinny budzić niepokój Polaków, między innymi zapis o tym, że koalicja rządząca w Niemczech będzie dążyła do federalizacji Unii Europejskiej. No, rzecz bez precedensu, tak? Żeby politycy jakiegoś państwa dążyli do przemian na kontynencie politycznych. My o tym też mówiliśmy też w twoim programie wiele lat temu. Każde dziecko, które przeczytało Białą Księgę Europejską albo manifest Ventotene Spinelliego, czyli komunisty, na której myśli bazuje dzisiejsza cała postkomunistyczna, w mojej opinii totalitarna Unia Europejska, no to nie ma żadnego zdziwienia. No do 2025 roku państwa mają stracić swoją suwerenność jako taką wszelaką. Więc no faktycznie mamy jeszcze te resztki niepodległości i resztki suwerenności, o to trzeba absolutnie walczyć. To wszyscy znają moje poglądy, ja jestem skrajnym przeciwnikiem Unii Europejskiej, jestem unioosceptykiem, jako radykalny antykomunista, ale jestem euroentuzjastą, tak?
euro, jako Europejczyk, tak, ale nie Unii Europejskiej, tej komunistycznej, totalitarnej, z którą mamy teraz do czynienia. Po to właśnie to wszystko jest robione, te wszystkie długi, zadłużanie państw, specjalne specustawy, jakieś inne nowe łady i tak dalej, i tak dalej. No, tylko od nas tak naprawdę zależy, od obywateli, w tym przypadku Polski, czy chcemy mieć państwo, czy nie chcemy mieć państwa suwerennego, niepodległego. Ja absolutnie uważam, że powinniśmy z Unii Europejskiej jak najszybciej zmykać. Zaraz będziemy płatnikami netto, a w mojej opinii polska gospodarka może się naprawdę świetnie rozwijać. Spójrzmy na przykład na gospodarki takich państw jak Węgry czy inne państwa europejskie, na przykład w Grupie Wyszehradzkiej. Orban jest w tym akurat geniuszem, czyli prowadzenie polityki zagranicznej wielowektorowej i rozmawia z Żydami, z Chińczykami, z Amerykanami, nic się i z Niemcami, tak, i potrafi to ten człowiek robić. Ja uważam, i z Ruskimi też. Więc ja uważam, że w tym kierunku powinno Polska iść, bo ja osobiście nie wierzę w to, że Unia Europejska w jakiś sposób się magicznie tutaj będzie jakaś rewolucja i Unia Europejska od środka, te instytucje sparaliżowane no, radykalnym komunizmem, lewactwem, komunizmem wprost, trzeba to powiedzieć, bo przecież Altiero Spinelli, ich ojciec mentalny, to był przecież skrajny komunista, zresztą z partii komunistycznej, jak wiemy z historii, wyrzucony za lewicowe odchylenie, co już w ogóle jest kompletną aberracją, więc no, szanowni, no tylko od nas zależy, czy chcemy mieć państwo niepodległe i suwerenne, ale zobaczcie, że mamy już tutaj zegar tik-tak, tik-tak, bardzo mocno i szybko bije. Zostało ładnych parę lat, więc właściwie mało tych lat zostało, więc no, o tą suwerenność i o tą niepodległość musimy jako państwo walczyć, tak? Kwestii, Marcin, jednym z narzędzi tej walki o suwerenność jest wiedza, jest informacja. To, o czym mówiłeś wcześniej, blokowane są kanały informacyjne, blokowane są strony w internecie. Ja wiem, że ty, twoi znajomi, twoi współpracownicy próbujecie się temu przeciwstawiać. Jest taka inicjatywa takiego jakby alternatywnego YouTube'a, no nie wiem jak to nazwać. Powiedz dwa słowa jeszcze o tym. Banbaj.pl, czyli żegnamy bany, banbaj.pl, to jest nasza platforma medialna, którą tworzymy, zresztą was także serdecznie zapraszamy. Już mamy 5 albo 6 umów podpisanych, więc docelowo będzie na początek 10 podmiotów, ale ja mam nadzieję, że w przyszłości niedalekiej, no to każdy, kto będzie chciał, sobie tam założy kanał o różnej tematyce, tak? To nie jest tylko kwestia publicystyki, polityki czy prawicowości, co nam tutaj zarzucają. Ja oczywiście jestem prawicowcem, konserwatystą, będę sobie robił swoje, ale nie nikomu nie bronię innych treści tworzyć, bo jestem za pełną wolnością słowa, tak, chyba że ktoś łamie polskie prawo, to jest co innego, tak, na przykład nie wiem, promując jakieś naziolskie błyskawice albo coś takiego, bo to są jednak kwestie uderzenia w państwowość, w konstytucję i w prawodawstwo w Polsce, ale tak, robimy to, w grudniu będzie, szanowni państwo, premiera, więc trzymajcie kciuki, ja już widziałem te różne lewackie raczejki medialne się strasznie zbulwersowały, oj, śmiechów, chichów jest co niemiara, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli słychać wycie, no to znakomicie. Robimy to, szanowni państwo, wychodzimy z tych cenzorskich big techów i po prostu robimy taką konkurencję. Na początku to będzie skromnie, na początku może się nawet trafić jakaś wpadka, jakaś wtopa, ale słuchajcie, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, a ja uważam, że państwo polskie, to jest ten czas, żeby Polacy właśnie stworzyli tego typu alternatywę, bo jak widzimy, już nic nie będzie można, szanowni państwo, powiedzieć, bo skoro blokują mi film tylko dlatego, że ja mówię o tym, że zamordowano księdza w Sielcach, tak, no to są jakieś, to jest jakaś patologia, ludzie. To jest coś nieprawdopodobnego. O niczym już niedługo nie będzie można mówić, a YouTube ewidentnie, czy tamte inne portale społecznościowe idą w tą narrację chińską, idą w tą narrację prorosyjską. Jakbym był szefem służby bezpieki w Polsce, to bym zlecił taką kontrolę tych jednak big techów, no bo to jest coś nieprawdopodobnego, że blokuje się polskich niezależnych dziennikarzy, polskie media. Marcinie, na zakończenie tej fazy, powiem ci jedną rzecz. Pamiętaj, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma władzę trochę większą niż polski minister od służb specjalnych. Znam ten argument. Jednym kliknięciem go uciszono.
Ale no, co, no dobra, to jest wina Trumpa. Pokazuje to też, jak Big Tech jest potężny. Nie należy lekceważyć tego przeciwnika. To prawda, to, ale zobacz, co zrobił teraz Bolsonaro? Powiedział wprost, też taka ustawa weszła jak u nas, czy jak w Niemczech w 2017 roku i mówi Bolsonaro wprost. Słuchajcie, macie miesiąc czasu i się dostosujecie, a jak nie, to won. I tyle w temacie. No jak widać, można przynajmniej próbować walczyć, jest o co walczyć, tak jak wcześniej wspominałeś. Musimy. Musimy, nasza niepodległość jest rzeczą cenną, nie po to przodkowie nasi często rzeczywiście krew lali, żebyśmy teraz mieli to oddać bez walki. Musimy za wszelką cenę o nią walczyć. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za wypowiedź dla Salve.net w programie Suma. Marcin Rola był moim i Państwa gościem, kłaniam się nisko. Polecam serdecznie Kulisy manipulacji, czyli jak teorie spiskowe stały się faktem. Dużo o tym, o czym dzisiaj tu mówiliśmy, także jest w książce. Jest też między innymi Twój wątek, Marcinie, bo to jest gdzieś pięciolatka takiej mojej pracy dziennikarskiej. Siostra Stefania, nasza zaprzyjaźniona zakonnica, powiedziała, że to jest taka mała Norymberga, więc mi się bardzo to określenie podoba. Polecam. Dziękujemy jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia. Państwu także dziękuję i namawiam do tego, żebyście Państwo obejrzeli program Suma również w następny piątek. Marcin Bąk, do zobaczenia.